Siemanko wszystkim, z tej strony Pomidorowy.pl, witam was w nowej serii na moim kanale. Zagrajmy w Crash Bandicoot Insane Trilogy, ale gramy sobie w Crasha 1, dlatego że teraz można by powiedzieć, że robimy podróż do Crasha Bandicoot 4. It's about time. Zaczynając oczywiście z niesamowitą trylogią wydaną przez Activision, którzy współpracowali z Vicarious Visions nad tą oto piękną trylogią, odnowioną trylogią, tak tutaj też wspomnę, ponieważ odnowiona trylogia wyszła w 2017 roku, ale pojawił się oczywiście 2 lata temu update, który zmienił trochę datę wydania na z 2017 na 2018, ponieważ wyszedł update do Crasha 3, który dodał nowy poziom, który nazywa się oczywiście Future Tense. I po tej świetnej animacji, gdzie klasyczny Crash zmienił się w, powiedzmy, innego klasycznego Crasha, no bo troszeczkę lepszy model jest w każdym razie, mamy tutaj title screen, ale nie byle jaki title screen, ponieważ mamy 3 różne, że tak powiem, światy. Mamy Wampa Island, który reprezentuje Crasha 1, mamy poziom Polarka i ogólnie poziomy zimowe, czyli Snow Go i tak dalej, które reprezentują Crasha 2. I mamy poziomy z przyszłości, które godnie reprezentują Crasha 3. Ale ponieważ robimy gierki po kolei, czyli całą trylogię, tak jak już się zresztą umawiałem z wami w klasycznym Crashu 1, to zaczniemy sobie oczywiście klasycznego Crasha 1, tym razem robiąc wszystkie gry na 100%, oczywiście włączając w to relikty. I teraz będziemy mieli loading screen. Te oczywiście loadingi będę wycinał w trakcie tego let's playa, ponieważ ten let's play jest w postprodukcji. No dobra, w takim razie jestem z wami z powrotem, no i w dużym skrócie, co tutaj się wydarzyło. Mieliśmy cutscenkę, w której to dwa źli naukowcy, czyli Dr. Neo Cortex oraz Dr. Nitrous Brio, tworzyli, że tak powiem, Crasha Bandicoota, ponieważ Crash Bandicoot w zamyśle obu tych panów miał być przywódcą zmutowanych zwierząt, ponieważ tam, jak widzieliście, nie tylko Crash był, że tak powiem, eksperymentowany w Evolvoreju, ale również inne gatunki zwierząt, jak chociażby Pinstripe Potoru, czy Koala Kong, czy kto inny też tam wystąpił. I jako że Crash jest takim trochę nieudanym eksperymentem, to postanowił, że tak powiem, uciec. Co wkurzyło bardzo Cortexa, Embryo i całą tam resztę ludków, którzy byli w tym laboratorium, bo wliczam jeszcze te roboty, które mają, że tak powiem, rodzynka w głowie co jedynie. No i przez to, że Crash sobie uciekł, to nie pomyślał troszeczkę o tym, że Tauna została w laboratorium. No i teraz fabułą tej gierki jest to, że mamy odbić Taunę z rąk doktora Neo Cortex. Technicznie też Embryo, ale Embryo gówno robi w tym wypadku, bo on tylko tam pomagał przy tworzeniu Crasha i teraz chowa się w innym zakamarku tego zamku. No ale cóż, kontrolki mamy bardzo proste w tej gierce. X-em się skacze, kwadratem robi się spin attack, trójkątem możemy podglądać sobie nasz HUD, czyli wiecie, tam liczba skrzynek, liczba żyć i liczba owoców Wampa i tyle w zasadzie. Nie ma tutaj nic szczególnego.
No i zdobywając pierwszy klejnot zdobywamy technicznie już 3% gry, więc jest to całkiem ładny wynik. To był nasz pierwszy poziom, czyli Insanity Beach, który był powiedzmy takim poziomem intro, bo można by powiedzieć, że Crash się tam przebudził na tej wyspie. Więc czas na Jungle Rollers, czyli nasz drugi poziom. A drugi poziom to jest po prostu druga część tej dżungli, w której już się urodziliśmy. Co mogę powiedzieć na temat fabuły pierwszego Crasha jedynki? No cóż, nie będzie to nic odkrywczego, więc raczej tutaj przytoczę fakt tego, że Crash jedynka ma bardzo taką Super Mario Brosową fabułę, ponieważ mamy Yamraya, który technicznie można by powiedzieć jest takim zwierzęcym Marianem, oraz mamy Taunę, która jest zwierzęcą księżniczką Peach i w zasadzie mamy jednego złego, który tam oczywiście krzyżuje, chce pokrzyżować nasze plany. I my musimy jego plany pokrzyżować, czyli Dr. Neocortex, który byłby odpowiednikiem takiego Bowsera. Oczywiście fabuła Crasha 2 później się zaczyna lepiej rozwijać, dzięki czemu Crash 2 i 3 wprowadzili coś takiego, co ciężko jest porównać do Marianów, co mi się oczywiście bardzo podoba, no bo wielu fanów i wielu też nawet nie fanów porównywało Crasha 1 do Super Mario Bros. Nie wiem, czy to było właśnie z powodu tego, że obie te marki były w tamtych latach bardzo popularne, chociaż w tych latach również są bardzo popularne, ale wtedy, wiecie, był taki wielki boom na nie. No ale być może tak, być może i nie. Ja się, że tak powiem, w tej kwestii nie wypowiem, nie znam się, ale chciałem tutaj swoje parę groszy wtrącić. Więc na czym będzie polegał ten let's play? Przede wszystkim będzie polegał on na tym, że będziemy sobie przechodzili wyspę co odcinek, czyli w tym wypadku w pierwszym odcinku przechodzimy pierwszą wyspę, w drugim odcinku drugą wyspę, w trzecim odcinku trzecią wyspę. Ta gra ma tylko trzy wyspy, nie ma więcej, nie ma mniej, nie ma, nie wiem, jakichś tajnych wysp, po prostu są trzy wyspy i już. Ale ponieważ jest to let's play na takie ultra 100%, to w czwartym odcinku będziemy skupiali się na powrocie do poszczególnych poziomów, gdzie tam trzeba klejnoty pozdobywać. A w piątym odcinku to będzie jeden wielki montaż reliktów. No ale pewnie tam coś od siebie będę mówił przy przyspieszonym gameplayu, ponieważ tak będę pokazywał wszystkie poziomy z reliktami, tak jak sobie obiecałem. I tutaj w ogóle skapłem się, że miałem w ogóle za cicho gierkę, dzięki czemu teraz wam właśnie podgłaśniam i będziecie lepiej słyszeli w ogóle wszystko. Tak, zresetowałem całą grę do defaultowych ustawień, dzięki czemu mamy dźwięki gry na 10%, znaczy na 10 w ogóle punktów, dźwięki i muzyki również na 10 oraz dialogi też na 10, dzięki czemu gra nie będzie aż taka cicha. Więc jeżeli tam ledwo co słyszeliście na początku, to teraz już będziecie lepiej słyszeć. Tyle mogę od siebie powiedzieć. Wiem, że może to by śmiesznie zabrzmieć, dlaczego ja w ogóle nie mówię na temat wspomnień z chociażby takim The Great Gate, czy w ogóle poziomami z Crasha Insane Trilogy, ale praktycznie to jest to samo, co było te ładne paręnaście lat temu, tylko w lepszej grafice i tyle. Bo okej, no są tutaj małe nowości, jak chociażby to, że do Crasha jedynki wprowadzili relikty czasowe. Coś, co nie miało miejsca w oryginalnym Crashu jedynce, więc warto tutaj o tym wspomnieć. To samo w Crashu dwójce. No ale praktycznie poza takimi małymi zmianami to nic szczególnego się nie pojawiło w tej gierce. No może poza tym, że rundy bonusowe teraz wliczają jakby ten total skrzynek z rund bonusowych wlicza ci się do totalu normalnych skrzynek. Czyli praktycznie jak omijałeś sobie w oryginale rundy bonusowe w Crashu jedynce, to w tej wersji, czyli w Insane Trilogy, musisz je musowo przejść, jeżeli chcesz robić 100%. Ponieważ jeżeli ominiesz je, nawet jeżeli masz wszystkie tam skrzynki zebrane z, powiedzmy, poziomu, to jak ominiesz rundę bonusową, no to wtedy, no niestety, total ci się nie zaliczy, przez co nie będziesz miał wszystkich skrzynek, czyli nie będziesz miał klejnociku. Proste. Warto też wspomnieć, że kiedy zbieraliśmy główki z Tauną i ogólnie tam główki z różnymi postaciami pokroju Embryo czy Cortex, to po zdobyciu trzeciej byliśmy teleportowani do rundy bonusowej, a tutaj pojawiły się takie mini platformy, które cię teleportują. To jest bardzo ważne i bardzo ważny aspekt, o którym warto wspomnieć, ponieważ nie musisz już wtedy denerwować się, że o, zebrałeś trzy główki i raptem nie zostałeś przeteleportowany, ponieważ portal
wbrew pozorom jest gdzieś blisko. Ponieważ jest jeden poziom, nawet chyba parę poziomów, gdzie na przykład zabrałeś wszystkie główki, a ta mini platforma pojawi się troszeczkę później. Na przykład w Heavy Machinery tak jest. No i tutaj w ogóle była też informacja, ponieważ w momencie, kiedy nagrywałem ten gameplay, to nie miałem jakby zainstalowanego Crasha 2, 3, przez co mogliście zauważyć, że miałem jeszcze informację, że to jest Activision 2017, a nie 18. Dla mnie technicznie to w ogóle powinno Activision zaktualizować jakby tą informację, bo to trochę wprowadza błąd, bo przez co niektórzy... Kurwa. Bo przez to niektórzy ludzie myślą, że Crash Bandicoot and Saint Logi wyszedł w 2018 roku, co jest oczywiście nieprawdą, bo gierka wyszła w 2017 roku, dokładnie pod koniec czerwca. Chyba nawet już rok, sorry, jaki rok, trzy lata temu. Widzicie, już się sam gubię we własnych zeznaniach. Bo chyba z tego, co dobrze pamiętam, Ensaint Trilogy jakoś 30 czerwca wyszedł? Coś takiego? 2017? Więc mamy technicznie już trzylecie ten, Ensaint Trilogy. Co jest oczywiście mega fajne. Fuck, jakie mega ładne, widzicie? To są niestety jakby skutki tego, że się z rana nagrywa. Po prostu dzisiaj język plącze na różne strony świata. Ble. Ale też z innych takich nowości, jeżeli chodzi o Crasha 1 z Ensaint Trilogy, to możemy też oczywiście grać Cocoon Bandicoot. I tutaj od razu napomknę jedną rzecz, ponieważ Bandipedia o tym wspomina. Ja oczywiście mam co do tego, powiedzmy... Mogę powiedzieć tak, trochę się z tym zgadzam, ale po części dla mnie troszeczkę jest to naciągane, ponieważ Bandipedia tłumaczy to tak, że pojawienie się Coco w Crashu 1 i 2 ma jakiś głębszy sens. Otóż Bandipedia tłumaczy to w taki sposób, że po Crashu 3, tym klasycznym z PS1, Coco postanowiła w Time Twisterze, który już wszyscy doskonale znamy z klasycznego Crasha 3 i z Ensaint Trilogy, wybudować machinę czasu, która pozwala jej się teleportować, dzięki czemu ona teleportowała się do czasów Crasha z Crasha 1 i 2, dzięki czemu może być ona dostępna jako grywalna postać. Rozumiecie, o co chodzi? Tak to przynajmniej Bandipedia przedstawia. Ja oczywiście w tej kwestii nie mam zamiaru się wypowiadać, ponieważ czas na walkę z bossem, naszym pierwszym bossem, czyli Papu Papu. I jak widzicie, tutaj mamy kolejną, a raczej następną zmianę w sumie. Znaczy, czyli kolejną, czyli dobrze powiedziałem. Mianowicie w oryginale Papu Papu miał 3 życia, a tutaj ma raptem 5 żyć. Jest to oczywiście perfidne nawiązanie do wersji japońskiej, gdzie w wersji japońskiej Papu Papu miał 5 żyć, a nie 3. I wydaje mi się, że Vicarious Visions też stwierdziło, że tak zrobią, dlatego że no wbrew pozorom, nie ukrywajmy, Papu Papu jest słabym bossem i na rangę 3 żyć, no to okej, no powiedzmy, że jest to nawet całkiem spoko, ale powiedzmy sobie szczerze, Papu Papu tak czy siak jest łatwym bossem, ponieważ to, że miał 5 żyć, nie zmieniło jakby w ogóle walki z nim, ponieważ walka cały czas wyglądała tak samo. Tutaj kolejna ciekawostka w sumie. W oryginale ta pasiasta skrzynka dawała ci główkę Embryo. Tutaj dali ekstra skrzynkę, która jest nad tą pasiastą skrzynką, której w ogóle nie jesteś w stanie dostrzec. Ale jeżeli zniszczysz, powiedzmy, pasiastą skrzynkę i nie ogarniesz tego, że tam u góry była skrzynka, to jesteś w dupie, ponieważ nie zdobędziesz pierwszej główki Embryo. Co za tym idzie, zablokujesz sobie możliwość dojścia do rundy bonusowej Embryo. I to jest mega trolujące i Activision chyba tutaj nawiązało sobie do ojców Crasha, czyli do Naughty Dog, którzy właściwie takie trolle lubili bardzo robić w Crashu 1, a zwłaszcza w Crashu 2, i o Crashu 3 to już w ogóle nie wspomnę. Ale tak, jakie moje są spostrzeżenia odnośnie Crasha 1? Czy, nie wiem, sterowanie Crashem w Crashu 1 jest troszeczkę inne, czy jest takie samo jak w oryginale? Odnoszę wrażenie, że Crash w Crashu 1 w Ensaint Trilogy ma trochę takie też śliskie sterowanie, że u niego jest coś takiego, że praktycznie zniszczysz sobie skrzynkę,
Tak, w Crashu jedynce miałeś możliwość, powiedzmy, zrobienia jeszcze się jakoś tam w mały sposób odratować. Tak tutaj Crash specjalnie ci się ześlizguje w dół, takie czasami odnoszę wrażenie. Być może trafne, być może nietrafne, ale to jest moje takie spostrzeżenie. Co do tego, co tutaj się jakby dzieje w tej gierce. I od czasu do czasu w tych loading screenach będą jakieś małe podpowiedzi co do gameplayu, więc... Przez to, że edytuję je, to możecie ich nie dostrzec, dlatego że no... Jak, w jaki sposób chcecie je dostrzec, skoro ich nie ma na odcinku, co nie? Zawsze ogólnie lubiłem scenerię tych rund bonusowych Embryo. Szczerze, to jest jedna z najlepszych scenerii, jeżeli chodzi o w ogóle rundy bonusowe, bo... Tak, runda bonusowa Towny wygląda tak strasznie defaultowo, bo masz tam ten cały... Jakby, wiesz, platformowanie na drzewie i tyle. Nic szczególnego w sumie. Takie jest moje oczywiście zdanie. No i też co ciekawego zmienili, to to, że jest więcej animacji, jeżeli chodzi o zagubione skrzynki. Bo wiecie, jak są te animacje, że na przykład skrzynki na Crasha spadają, to miałeś w oryginale coś takiego, że one se spadały i tyle. A tutaj możesz przyspieszać te spadanie skrzynek, co jest mega fajne. No i oczywiście czas na kultowy poziom z guźcem, który rozpoczął późniejsze poziomy zwierzęce, jeżeli ja to tak lubię nazywać. Bo oczywiście w Crashu 2 pojawił się poziom, gdzie Crash ujeżdża polarka, a w 3 Koko ujeżdżająca purę. Więc od tego jakby poziomu zaczęło się, czyli od Hogwild. Twórcy później stwierdzili, że dodadzą więcej poziomów takich jeździennych, nie wiem jak to szczerze nazwać. Jeżeli ktoś ma jakby pomysł, jak tutaj nazwać te poziomy, no to śmiało piszcie w sekcji komentarzy, bo przez to, że ja to nagrywam z rana, to jeszcze mój mózg jest lekko mówiąc upośledzony. No jak widzieliście, przed chwilą był oczywiście edyt, bo trochę żyć niestety straciłem na tym ostatnim guźcu, ponieważ odnoszę wrażenie, że ten guziec jest w jakiś trochę inny sposób położony, jest on jakoś tak wyżej. Przez co, kiedy chcesz zrobić normalny skok, to Crash zawsze się nadzieje na tego guźca, co spowoduje oczywiście, że zginiesz. No i proszę bardzo, Koko Time Machine. Jak sami zresztą widzieliście, przed chwilą był ten mini portal z Crasha 3, dzięki któremu Koko może się do nas teleportować. I towarzyszy Crashowi teraz w jego przygodach. No i dzięki czemu teraz Koko będzie grywalna praktycznie przez cały let's play. Ponieważ tak raczej będę ogrywał całą gierkę Koko, dlatego że... Sorry, Koko best girl jest w końcu, co nie? No ale teraz tak, przyszedł czas na Native Fortress. Co do Native Fortress, to moje zdanie jest takie, że ten poziom jest tak samo trudny i tak samo trolujący w Insane, jak i w oryginale. Nic jakoś szczególnie się nie zmieniło. Grafiki nie będę za każdym razem tutaj wychwalał, ponieważ jeszcze zdążycie się nasłuchać tego, jak ja chwalę grafikę w niektórych poziomach. Mogę, mówię, co jedynie podkreślić, że każdy z tych poziomów wygląda bardzo ładnie i uważam, że nie ma poziomu, który jest jakoś super przesadzony. Powiem więcej, wiele poziomów w tym remake'u wygląda nawet ładniej niż w oryginale. I myślę, że nie tylko ja tak uważam. Co do soundtracku, powiem więcej, że niektóre nutki są w porządku, a niektóre nutki w ogóle nie pasujące i troszeczkę zostały zepsute w remake'u, jak chociażby muzyczka Generator Room, która mi się bardzo nie podoba w Insane Trilogy. Co do moich jakby takich wspomnień z Insane, kiedy za pierwszym razem zagrałem na livestreamie, tym sprzed 3 lat w sierpniu 2017, to mogę powiedzieć, szczerze powiedziawszy, że... Miałem sporo problemów z takimi poziomami jak The High Road czy Road to Nowhere. To są bardzo kultowe poziomy z moich livestreamów, gdzie praktycznie przez 2 godziny męczyłem się z tą pierdzieloną linką, żeby zrobić relikt platynowy czy tam złoty, więc... Oj, sporo się nacierpiałem w Insane Trilogy te 3 lata temu. Mogę wam tutaj z ręką na sercu powiedzieć. Ale to tak, myślę, że każdy ma, jak pierwszy raz zagra sobie właśnie w taką odświeżoną trylogię, kiedy miałeś z tyłu głowy, wiesz, te wspomnienia z oryginalnej trylogii. Później ciężko jest się przestawić na Insane Trilogy.
Tu oczywiście zrobiłem coś, co spowodowało, że się odratowałem, ponieważ skoczyłem na ten... na to coś, dzięki czemu użyłem spin ataku i się jakoś odratowałem, gdzie w normalnym Crashu jedynce bym się nie odratował, tylko bym spadł na dół. I tam w tle w ogóle możemy dostrzec dwie wyspy. Middle Island, albo po prostu Wampa Island oraz Cortex Island, czyli wyspa doktora Neocortex i w sumie Embryo i jednego bossa, który tam się również pojawia, który jest pod kontrolą również Cortexa i później pojawił się w takiej wyścigówce zwanej jako Crash Team Racing. I można by powiedzieć, że między tą częścią a dwójką odbił dziewczynę Crasha, ponieważ Tauna jest kobietą Crasha. W zasadzie to w drugiej części on odbił kobietę Crasha. Chyba wszyscy wiemy, o kim mówię. Ale proszę nie spoilerować dla osób, które nie wiedzą. No i tutaj już mamy końcówkę poziomu. I w zasadzie to będzie już końcówka odcinka, dlatego że tak jak już wspominałem, wyspa na odcinek. W tym odcinku pierwsza wyspa, w drugim odcinku druga wyspa. No, trochę skrzynek nam brakuje, ale żeby zdobyć te pozostałe skrzynki, potrzebujemy kolorowy klejnot. Bodajże to był pomarańczowy. No ale cóż, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że jestem informatywny i w sposób ciekawy prowadzę Let's Play. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał Ci się mój content, jak i ten Let's Play, to zapraszam do subskrypcji kanału. Kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. Łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Koniecznie wbij na grupę na Facebooku i na Discordzie. Linki są pozostawiane w opisie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Crasha and Saint Trilogy i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa!